No i siemandero. Jest już późno, na dworze ciemno. Trzeba tego laczka do blaczka trochę tak z grubsza przygotować, bo mrozy nastały. Tutaj kurde, patrzcie ile tu liściów jest, nie? Nie wiem, czy to obejmie. Tu, wszędzie tam. Ja tu trochę powybierałem z grubsza, ale to teraz muszę poczekać, aż to przeschnie. I odkurzaczem to resztę wszystko wyciągnąć. Patrzcie, ile tego wyciągnąłem. Całe wiadro, kurwa, liści. No, wszystko mokre. Z drzew leci. No i to jest istotne, bo się raz, że trzyma wilgoć, korozja, dwa, że no, odpływy gdzieś pozatyka czy coś. Także to warto przed zimą sobie, znaczy ogólnie to kilka razy w roku, nie, ale w szczególności przed zimą, wiadomo, bo to liście lecą, gdzieś te auta parkujecie gdzieś tam pod drzewami, no to w szczególności właśnie jesień, zima, to tu trzeba by było zajrzeć do tego. Mówię, poczekam aż to se przeschnie, to se kurde odkurzaczem to jeszcze wyciągnę, te resztki, a tu się uszczelkami trochę zajmiemy, bo zauważyłem, że mi przemarzają, kurde te, nie mogę drzwi otworzyć. Także sobie poprzecieramy te uszczelki trochę, bo jak kurde będą zamarzały na amen, to no to kurde będę się szarpał z tymi drzwiami raz, a dwa, że no, że można je pozrywać, nie? A po co to tak? Po co to tak zrywać? No to tak jak tutaj to się uszkadza, nie? No tutaj to już kaszka po obiedzie, ale to już jak kupiłem, to takie były porozpieprzane te uszczelki tu. No ale to jest tam, powiedzmy, przedział trzecia klasa. A zobaczcie, ile tego tutaj też trzeba to, jak to przeschnie. Dlatego go w garażu schowałem, żeby to przeschło. Dobra, tu przetrzemy też trochę. Trzeba ogarnąć, w ogóle posprzątać ten samochód. Sywkiła i mogiła, kurwa, jest. Aha, i tamtą dolną jeszcze można by przetrzeć. Prawda, on przesechł, ale stał całą noc z otwartymi drzwiami właśnie po to, żeby te uszczelki przeschnęły. To na razie tu ciepniemy. No i taką wazelinkę by trzeba było mieć. Ja tu mam taki sztyft niby ochronny do uszczelek, ale to wazelina taka techniczna też zda egzamin. Czekajcie tylko, czy to się wysunie się trochę. Tak liznąć to dosłownie tą wazelinką te uszczelki. O, coś takiego na kształt jeża, żeby je lekko pokryć taką warstewką. O. To jest taki raczej neutralny dla głowy. Tutaj też se przelecimy te drzwi. Cyk, fuch. O. I zawsze to ona będzie lekko tłustawa taka. To już będzie coś lepiej. O, to już rozdarta, ale to już to od butów, od wsiadania się zahacza butem i no cóż, nowe auto nie jest. Już ma ile? To jest kurwa, który to rok? 2007 chyba to. Już nie pamiętam. No i dobra, to jak przeschnie, to się potem wyodkurza jeszcze. I tyle. Dobra, teraz sobie zobaczymy. Tak na chwilę. Wiem, że w garażu, ale. Ale kurwa, gdzie ten kurwa, chuj o dzwoniec. Zobaczymy, czy to webasto dymi, czy nie dymi. No już parę razy używałem w tym roku, ale zobaczymy, czy to dymi, czy nie dymi. Słychać, że się załączyło. Dopiero startuje.
Devasto nie dymi. Także kurwa pełen luksusik. O, skurwesy. Dobra, trzeba zamykać bajzel. Cykwuch, cykwuch. Dobra. Cykwuch. Nie ma jak to się włóczyć wieczorami, kurwa, gdzieś po nocy. O Jezus. Kurwa, ciemno jak w dupie u Murzyna. O skurwesyn. A to kurwa. Ciemno tu i upiornie, mówił ktoś na lajcie. Może i tak. Kurwa, kamerą zahaczyłem chyba. Ale tu już nie jest ciemno i upiornie. O. Kurwa. Mechanik, nad kolem mu opadło. Nie ma czasu kurwa założyć. Szef bez butów chodzi. Dobra, jest. GoPro start, stop recording. GoPro stop recording.